Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego startuję na serwerze EU16 Long Term, dlaczego teraz będę startował na każdym kolejnym serwerze, no i co się ogólnie zmieniło, dlaczego już nie tylko okrągłe serwery. Dzisiaj postaram się wam to wszystko wyjaśnić. Na wstępie pamiętajcie, że już dzisiaj o godzinie 10 wystartowała prerejestracja na nowy serwer EU16. Jak widzicie, ja tutaj już mam swoje konto, swojego zwiadowcę, oczywiście jeszcze bez awatara, ale to wszystko się do startu serwera zmieni. Natomiast dokładnie, dzisiaj o 10 wystartowała właśnie prerejestracja. Już możecie zakładać konto na tym serwerze EU16 i już możecie kupować grzybki. Jak sobie wejdziecie tutaj na swoim koncie na EU16 w ustawienia, tutaj zakładka postać, to tam macie swoje ID postaci. Kopiujecie je i wchodzicie na stronę home.syfygamy.net i tam możecie kupić pakiet startowy, możecie kupować grzybki i generalnie wszystko, co tylko się da. Pamiętajcie, żeby używać kodu twórcy Neutral przy zakupach. No i oczywiście wysyłać do mnie screeny, jak kupujecie grzybki na ten nowy serwer, czy tam pakiety specjalne, startowe, potem twierdzę, wszystko właśnie z moim kodem twórcy Neutral. Wysyłajcie do mnie screeny, dziękuję wam pięknie za wsparcie po prostu. Oprócz tego jeszcze przypominam, że na kanale na YouTubie trwa giveaway za aktywność, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek w giveawayu, no i każdy, kto się bawi w tego giveawaya, musi oczywiście subskrybować kanał. No i teraz co miesiąc najaktywniejsza osoba na kanale na YouTubie właśnie zgarnia sobie albo grzybki, albo paysafe carda, to tam w zależności co wybierze. Także warto być aktywnym, no i wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Dobrze, tyle słowem wstępu, no i teraz przechodzimy sobie do moich tutaj newsów odnośnie moich postaci, odnośnie startów na serwerach i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim co się zmieniło? Zmieniło się moje podejście do tych serwerów okrągłych, dlatego że... no jakby wiadomo, jeżeli chodzi o rywalizację na serwerach okrągłych, no to jest ona o wiele większa niż na takich serwerach zwykłych. No i teraz tak, jeżeli chodzi o EU15, no to tutaj jest fajna rywalizacja, na EU10 jest jeszcze fajniejsza, po prostu serwery właśnie takie, które mają jedynkę, piątkę, dziesiątkę i tak dalej, są fajne, są aktywne, dużo gildii jest aktywnych, no i po prostu taki serwer, po pierwsze jest oczywiście droższy, jeżeli chodzi o topkę, no ale jest na pewno dłużej żywy, no i po prostu więcej graczy gra, to jest jakby logiczne. Natomiast ja startowałem na serwerach okrągłych głównie dlatego, że po prostu ładnie wyglądały. Ja chciałem mieć każdą postać na serwerze okrągłym. Tu jak widzicie jedyneczka, piątka, ósemka to jest wyjątek, bo ósemka mi się po prostu podoba. Więc tutaj i wychodził wtedy nekromanta zresztą, więc to jest wyjątek, no ale potem mamy dziesiątkę, mamy W50, W55, W58, no to też wyjątek, wtedy wychodził Bart, W60 jest 40, nie? Więc generalnie no same takie okrąglejsze liczby, wiadomo jak to wygląda. Natomiast no teraz do mnie dotarło już w sumie jakiś czas temu, że co z tego, że ja sobie wystartuję na serwerze właśnie na przykład EU10, W50 i tak dalej, jak docelowo ten serwer zostanie połączony z jakimiś innymi, będzie to serwer fuzyjny, no i będzie miał jakąś losową cyfrę, losową liczbę. No i teraz jak możemy na przykład zauważyć, ostatnia fuzja serwerów, którą mamy tutaj, to było F23, no i tu zostały połączone serwery tam, no niektóre polskie, czeskie, francuskie, niemieckie, no i międzynarodowe, nie? Więc taka no dość potężna fuzja. No i teraz najprawdopodobniej zostaną w najbliższym czasie, jak będzie kolejna fuzja, połączone takie serwery jak właśnie W50, S40 Polski i tak dalej. I wszystko wskazuje na to, że będzie to numer 24, także no nijak się ma to do tego, żeby był to serwer okrągły. No niestety, nie ominiemy tego, fuzje serwerów teraz będą, już wczoraj zostało zapowiedziane, że będą regularnie. Serwery będą łączone chyba jakoś tam z okresu pół roku mniej więcej, więc prędzej czy później na pewno serwery europejskie również te fuzje dotkną. Wiadomo, że to jest takie głupie planowanie, bo widziałem, że co niektórzy ludzie teraz chcą startować na serwerze, który wyjdzie jako pierwszy w danym roku, bo pewnie będzie najstarszy na fuzji, więc będą mieli przewagę. No to jest takie planowanie, już uważam, za bardzo do przodu. Te fuzje serwerów europejskich no pewnie dopiero zaczną się dziać za parę lat, więc no jeszcze mamy troszkę czasu. Moim zdaniem bez sensu wybierać start serwera, no pod tym względem, nie? Że załóżmy za 4 lata ten serwer będzie połączony z tym. Nie wiadomo co się zmieni, czy może jakoś inaczej będą te serwery łączyć, czy może serwerów europejskich nie będą łączyć. No generalnie wiecie, bardzo, bardzo dużo jest zmiennych, to się ciągle zmienia, jakieś tam decyzje, jeżeli chodzi o grę. Więc tutaj no nie ma sensu moim zdaniem wybierać serwera właśnie myśląc o fuzji, która będzie za parę lat. No ale właśnie, nie ma również sensu startować na serwerach tylko okrągłych, dlatego że
No one i tak zostaną połączone i można wylądować na jakimś serwerze fuzyjnym losowym. To była taka pierwsza myśl, która mnie naszła, że hej, może warto już po prostu przestać, no bo nie wiadomo na jakim serwerze wystartujemy docelowo. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest moje opuszczanie aktywności na kontach. Moje opuszczanie aktywności na kontach, głównie tutaj na przestrzeni ostatniego roku. Dlatego, że rok temu, ponad rok temu, tak no półtorej roku temu już w tym momencie, powiedzmy przez ostatni rok jeszcze to wygląda ok, dlatego, że ja że tak powiem jestem po przeprowadzce i no staram się codziennie te konta ogarniać, prawie codziennie streamuję, na tych streamach ogarniam te konta, więc to jest ok. Ale powiedzmy na przestrzeni tak zeszłego roku od sierpnia do około, nie wiem, listopada, bardzo często zdarzało mi się nie ogarniać kont. Co wam zresztą wielokrotnie mówiłem na odcinkach. I to głównie tam, no wiadomo, takich dni się zdarzyło kilka, bądź też maksymalnie kilkanaście, no ale jednak się zdarzyło, że na przykład, nie wiem, miałem na koncie kalendarz, w którym byłem tam, załóżmy na 19 dniu i nagle cały dzień się nie logowałem do konta, no i kalendarz mi się zresetował i level up z kalendarza poszedł daleko, że tak powiem, poszedł daleko. Poszedł w las, no i musiałem od nowa ten kalendarz robić. Tak samo wiecie, no to było spowodowane tym, że jeździłem do mojej obecnej narzeczonej, a wtedy dziewczyny, która mieszkała na tamten moment 600 km ode mnie. Więc no każdy weekend miałem zajęty, każdy weekend jeździłem do niej, sam fakt spędzenia czasu w podróży był dość spory, chociaż w podróży to jeszcze klikałem Shakesa, więc no powiedzmy piątki i poniedziałki były ok, ale zazwyczaj soboty i niedzielę zdarzało mi się tego Shakesa odpuszczać. Jak gdzieś byliśmy na wyjeździe w innym mieście, powiedzmy na jakieś tam wakacje, jak przysłowiowych, czy po prostu pozwiedzać jakieś inne miasto, to też mi się zdarzało nie ogarniać tego, bo stwierdziłem, że w sumie po co, tam jeden dzień nic nie zmieni, dwa dni nic nie zmienią. No i do takiego wniosku dochodziłem i dlatego sobie odpuszczałem te konta. No a niestety zmieniają mi to całkiem sporo, teraz na przestrzeni tych miesięcy już to widzę, kiedy na przykład, nie wiem, załóżmy tutaj na W60 miałem taki sam level jak jeden ze stałych aktywnych widzów Twitcha, którego serdecznie pozdrawiam, Munik. No i tutaj mamy 484 level, tu w ogóle dzisiaj mam level upa, więc będzie 485, no a sprawdźmy tutaj jak stoi Munik. Munik ma również 485, więc level mamy ten sam, gdzie ja, no tutaj Munik wystartował na tym S40 o wiele później i tak dalej, to nie jest takie do końca miarodajne. Miarodajne jest to, że po prostu ja nad Munikiem miałem, nie wiem, 3, 4 albo nawet 5 leveli przewagi i tak się to utrzymywało. Gdy ja zaczynałem, wiecie, odpuszczać te konta, gdy ja zaczynałem nie klikać, zwłaszcza w weekendy, gdzie no w weekendy są zawsze eventy, więc zawsze traciłem o wiele więcej tego golda, expa i tak dalej, no to Munik się już tutaj ze mną zrównał z levelem, no a jeżeli chodzi o podstawy, to nawet mnie wyprzedził. Więc no, to jest taki przykład, że po prostu... No nie było tych dni odpuszczonych dużo, były tam z 2-3 kalendarze może, było tam, nie wiem, z 10-15 dni łącznie opuszczonych na tych moich kontach dotychczasowych, no ale po prostu zdarzały się i to widać. To widać, kiedy się tam porównuje, na EU8 też nad kilkoma osobami miałem kilka leveli przewagi, teraz się ze mną zrównały albo nawet mają wyższy level. Wiecie, nie mówię tego, żeby jakoś tam się spłakać czy coś, tylko mówię to po to, że właśnie na przykładzie tego widać, co się dzieje, gdy ktoś gra aktywnie, regularnie, a gdy ktoś sobie po prostu tam jeden dzień odpuści, kalendarz odpuści, jakiś weekend odpuści, gdzie są eventy i tak dalej, nie? Więc no tutaj myślałem, że się nic nie stanie, a teraz na przestrzeni czasu widzę, że jednak się stało, jednak jestem przez to w plecy. I to też wiecie, na tym też cierpią filmy tak naprawdę, no bo nie mogę wam fajnie porównać, że na przykład no ja miałem wtedy taki level, on miał wtedy taki, teraz mamy taki. Nie jest to zbytnio miarodajne, bo zazwyczaj ludzie stopki grają daily, grają codziennie, nic nie odpuszczają. No a ja jednak jestem w plecy troszeczkę podstaw, troszeczkę leveli, przez to, że coś tam mi się zdarzyło odpuścić, nie? Więc no niestety filmy również na tym cierpią, chcąc nie chcąc, no jest jak jest. No i EU15 to był taki nowy rozdział, bo ja tam dostałem swoją stronę do głosowania na awatarki i to był serwer, no powiedzmy okrągły, chociaż widziałem, że się ze mną kłócicie, co niektórzy w komentarzach, że 15 nie jest okrągła, 10 jest okrągła, no ale taki ładny numerek, powiedzmy taki jubileuszowy. No i tutaj to był taki nowy rozdział, gdzie po prostu chcę grać daily. Co by się nie działo, tą awkę zrobię, co by się nie działo, wejdę na to konto, ogarnę to i tak dalej. Więc no... Od tego serwera planuję grać po prostu co serwer i co tutaj z moimi postaciami, teraz może sobie płynnie przejdziemy, dlatego że przez to, że właśnie postacie są nie jakoś bardzo, ale jednak troszkę zaniedbane, ja będę chciał te postacie podmieniać.
co może dla wielu być szokiem, dlatego że no wiadomo, tutaj Maguś, potężny level, no dużo mamy tych postaci z takim bardzo wysokim levelem, ale mogły być jeszcze lepsze, jeszcze mocniejsze, gdybym na nich grał daily. Więc będę te postacie podmieniał, ja teraz już nie mam wyjazdów, teraz już jestem po przeprowadzce, już jakby mieszkam również ze swoją narzeczoną. Więc już tego problemu nie ma. Zresztą teraz w ogóle też planuję sobie kupić, nie mówię, że teraz, ale tam może na przestrzeni najbliższych miesięcy, jakiegoś laptopa, takiego wiecie, żeby mieć podręcznego, bo nie mam niczego takiego, jedyne co mam to telefon i komputer stacjonarny, którego wiadomo nie będę brał ze sobą na wyjazdy, ale jakiegoś laptopa sobie kupić właśnie nawet po to, żeby, no bo z telefonu nie jest zbyt wygodnie, ale z takiego laptopa, żeby jako tako ogarnąć właśnie tego Shakesa. Druga sprawa jest taka, no i mieć po prostu na jakichś wyjazdach też komputer, nie? To nie tylko pod Shakesa będę to kupował. No i też oczywiście tutaj kolejna sprawa to jest zmieniona awka, dlatego że teraz awanturniczość można zrobić o wiele łatwiej dzięki wyprawom. Teraz robimy tak naprawdę 3 wyprawy dziennie i mamy całą awkę z głowy. Ja oczywiście na streamach, kiedy mam więcej czasu, robię tą awkę krótszą, robię te krótsze misje wybieram, no ale tutaj jeżeli chodzi właśnie o taki wyjazd, no to nie ma aż tak dużej różnicy między krótkimi a długimi wyprawami, więc na takich wyjazdach robiłbym po prostu długie, żeby wiecie, tą awkę zrobić, żeby nic nie stracić, a też nie poświęcać na to nie wiadomo ile czasu. Więc no teraz są po prostu takie przywileje, takie przychylności nazwijmy to, żeby tą awkę szybko zrobić na wyjeździe i nie musieć się o to martwić. Kiedyś jak ja miałem te swoje wyjazdy, tego nie było, więc no niestety często mi się zdarzało właśnie nie zrobić awki, nie odebrać kalendarza, nawet się nie zalogować na konto. No i to się odbija. To się odbija przede wszystkim, tak jak już powiedziałem, w levelu, w podstawach, w jakichś tam jedzonkach dla pupili, w wielu, wielu naprawdę rzeczach. Jak się to trafi raz na przestrzeni powiedzmy 2-3 lat, no to jeszcze nie jest to aż taka różnica, no ale jak się to zdarzało regularnie przez no prawie pół roku, jakby nie patrzeć, no to jednak już zaczyna być ta różnica widoczna. Więc no, tutaj docelowo chciałbym po prostu zacząć grać sobie na każdym nowym serwerze. Jak no druida jeszcze nie miałem, więc druidem zaczynam grać na EU15, żadnej postaci nie podmieniłem. Teraz wybraliście zwiadowcę jako klasę na EU16 i prawdopodobnie zwiadowca na EU5 zostanie podmieniony. Może zrobimy jakiś odcinek pożegnalny z tego zwiadowcy z EU5, zobaczymy. W każdym razie przede wszystkim dajcie opinię, co wy o tym sądzicie. Wiem, że dużo osób będzie może zawiedzionych, będziecie może wiecie, no tacy zmieszani, dlaczego takie ładne konta i tak dalej. Ja jeszcze przemyślę, czy aby na pewno wszystkie konta będę podmieniał, czy sobie jakieś zostawię, no ale wiecie, chciałbym po prostu, żeby te serie na moim kanale były rzetelne, żeby grać tutaj codziennie, żeby grać tak jak kiedyś, jak na początku kanału, kiedy miałem naprawdę ogromną zajawkę do Shakesa, nie było możliwości, żebym odpuścił chociaż jeden dzień w Shakesie i tak dalej. Chcę do tego wrócić, mam teraz taką możliwość, mam czas, więc po prostu no taki jest plan. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie, bo też jestem ciekaw waszego feedbacku, bo mówię, dużo osób może się poczuć, nie wiem, zawiedzionych, zniesmaczonych czy coś, ale no to jest naprawdę na plus. W sensie mi się wydaje, że to będzie dla was na plus, będzie więcej kontentu, będzie więcej odcinków, będzie też, będą lepsze porównania, jak to wygląda załóżmy po roku gry, po 2 latach, no będzie ogólnie lepiej, będzie ogólnie lepiej, tu mi uwierzcie na słowo, więc po prostu, no dajcie znać w komentarzu, ale taki mój plan docelowy jest, żeby podmienić te konta, na których faktycznie coś tam opluwałem, żeby czegoś tam nie robiłem, nie odebrałem kalendarza czy coś, na rzecz właśnie takich kont, gdzie gramy sumiennie daily. Ja już też, bo wiecie, nieraz było tak, że na przykład miałem czas, żeby ogarnąć tego Shakesa, ale mówię, a jeden dzień nie ogarnę, nic się nie stanie, nie? No teraz już takiego podejścia zdecydowanie nie mam, teraz już zdecydowanie no będę pilnował tego, żeby wejść na tego Shakesa i to po prostu poogarniać, nawet na jakichś wyjazdach i na takich rzeczach. To będzie dla mnie priorytet. Tylko mówię, na telefonie jest to dość niewygodne, więc przydałby się chociaż jakiś laptop, żeby na tym laptopie na szybko to poklikać. No i chyba tyle, chyba wszystko powiedziałem, wszystko chyba wam przekazałem. Mam nadzieję, że nie będziecie źli. Ja oczywiście nigdy nie chciałem mieć na przykład kilku kont z tą samą klasą postaci, bo to dla mnie się mija z celem. Jest teraz dużo klas postaci, teraz na EU17 prawdopodobnie wyjdzie Paladyn, więc no w sensie ta nowa klasa postaci, więc nic nie podmienię na EU17, bo będę grał Paladynem. Potem na EU18 planuję grać Magusiem albo Nekromantą, bo to są moje dwie ulubione klasy postaci. Potem EU19 zrobimy może znowu głosowanie, potem EU20 albo Mag, albo Nekromanta, w zależności co wybiorę na EU18. Także no, sami rozumiecie, jakiś tam plan jest, byleby grać codziennie, aktywnie i po prostu, żeby ta postać nie odstawała na moich błędach, bo odstawać i tak będzie, bo ja nie mam takich możliwości grzybowych jak tutaj topeczka.
Nie oszukujmy się, no oni tutaj, no zobaczcie, tu troszeczkę ponad miesiąc i mamy wydane 158 tysięcy grzybów, także no nie mamy podjazdu do takich graczy jak ten ziomeczek, ale oczywiście będziemy w miarę swoich możliwości grać i taka sumienna, codzienna gra sprawi, że nie będziemy jakoś bardzo od tej ścisłej topki odstawać. Zresztą to widać, na przykład, nie wiem, na takim S40, na S40 to jest oczywiście niezbyt mocny serwer, no ale tutaj... Mimo to, że grałem na początku oczywiście bardzo sumiennie, regularnie, bardzo ładną stopkę zrobiłem, uważam, fajnie tą postać poprowadziłem, no i mimo tego, że tam mi się zdarzyło faktycznie kilka dni odpuścić kalendarz, nie zrobić awki i tak dalej, to i tak ta postać, widzicie, jest topowa. Także no tutaj... Zależy od serwera, są serwery, na których ludzie grają naprawdę od linieczki, od pierwszego dnia do ostatniego, do teraz, no a na takim S40 widzicie, jak to wygląda. Ale tyle, no mówię, troszeczkę mnie to boli, więc nie planuję po prostu tutaj kontynuować na większości moich obecnych kont gry, tylko będę je po prostu podmieniał za nowe, będę startował co serwer, będziecie mieli naprawdę dużo odcinków, dużo kontentu i tego wszystkiego, mi też tego potrzeba, ja też złapałem od jakiegoś czasu znowu zajawkę na Shakesa, głównie tutaj ze startem EU15, zajawkę w takim sensie, że chce mi się grać, chcę tryhardować, chcę tutaj sobie grać sumiennie, i tyle, i po prostu tyle. Także taki mój przekaz odnośnie moich postaci, odnośnie tego, dlaczego teraz startuję, co serwer, jak to wygląda, jak będą te projekty wyglądać. Jestem ciekaw waszej opinii, tutaj przede wszystkim jestem ciekaw waszej opinii, no bo po prostu, no jednak jakby nie patrzeć, wy również ten kanał tworzycie. Ja nigdy bym nie robił czegoś wbrew sobie, ale jednak no dzięki wam tutaj jestem, także też waszą opinię oczywiście przeczytam, dajcie znać, co o tym sądzicie, wypowiedzcie się w komentarzu, ja wasz feedback też na pewno wezmę do siebie i na pewno, no wiadomo, póki co regularnie gram tutaj na tym EU5, przynajmniej do startu EU16, więc poczytam wasze komentarze i jeszcze taką finalną decyzję podejmę, ale już od dłuższego czasu mi coś takiego chodziło po głowie, dlatego też chciałem się z wami tym podzielić. Tyle ode mnie, ja wam pięknie dziękuję oczywiście za uwagę i za oglądanie. Pamiętajcie, że od dzisiaj, od godziny 10 wystartowała prerejestracja na serwerze EU16, więc jeżeli planujecie tam grać, to po pierwsze, jeżeli szukacie gildii jakiejś eco albo pay to win, to zapraszam do odzywania się do mnie w wiadomości prywatnej na Discordzie, dlatego że tworzymy gildię polską, dość mocną, jedną z mocniejszych wydaje mi się na tym serwerze, więc po prostu odzywajcie się i pogramy sobie razem, jeżeli macie ochotę. No i kupujcie oczywiście pakiety startowe, potem twierdzy, grzybki i tak dalej z kodem twórcy Neutral na stronie home.syfygamy.net i wysyłajcie do mnie screeny, jak używacie mojego kodu twórcy. Co więcej, mówię, komentarze są wasze, czekam na wasz feedback odnośnie tego, co powiedziałem. Oczywiście pamiętajcie, że na kanale trwa giveaway za aktywność, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek w giveawayu, no i osoby, które się bawią w tego giveawaya na YouTubie, muszą subskrybować mój kanał, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!